później na konkretne dobra. Gdy zaczynaliśmy akcję Kilometrów Dobrem w 2015 roku, udało się pozyskać 42 606,32 zł. Była to dla nas bardzo duża kwota, która pozwoliła dofinansować remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy rewalidacyjno-rehabilitacyjnej w budynku Stowarzyszenia w Ruchu. A później, proszę Państwa, z roku na rok było już coraz więcej i coraz lepiej. 2016 rok 64 203 zł 68 groszy. 2017 rok 63 615 zł 90 groszy. 2018 80 376 zł 82 groszy. I rok 2019 89 084 zł i 92 groszy. Pieniądze te pozwoliły na dofinansowanie działalności świetlicy rewalidacyjno-rehabilitacyjnej, dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowanie działalności mieszkań treningowych, sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na modernizację i remont budynku przy ulicy Orlicz Dreszera 10, w którym swoją siedzibę będą miały docelowo warsztaty terapii zajęciowej, dofinansowanie docieplenia budynku świetlicy rewalidacyjno-rehabilitacyjnej. Proszę Państwa, te wszystkie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie to dzięki Wam. To Państwo przyczyniacie się do puszczania iskierki dobra w świat, promując i angażując się w akcję. Najgorszym wrogiem dobrego jest obojętność, a Państwo okazujecie wielkie serce. Nam, naszym wychowankom podopiecznym, ufając, że te pieniądze zostaną należycie wykorzystane. I tak się dzieje. I te cyfry z poprzednich lat to teraz już zrealizowane i dokonane przedsięwzięcia. Poproszę o zabranie teraz głosu Pani Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, Panią Jadwigę Strągiel, która zaprezentuje Państwu tegoroczny cel. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu całego naszego zarządu, w imieniu Stowarzyszenia. Jest mi bardzo miło, że jesteście Państwo z nami tutaj. Pragnę powitać naszych szczególnych gości, Pana Wojewodę, jeżeli jest oczywiście, Pana Wojewodę Lecha Sprawkę, Pana Starostę Stanisława Grześka i poproszę do siebie tutaj. Poprosimy Pana Starostę. Pan starosta w tym roku po raz pierwszy do nas przybył i został już patronatem naszej akcji Kilometrów Dobra. Spośród trzech panów jest to pan wojewoda Lech Sprawka, pan starosta Stanisław Grześko i pan prezydent Andrzej Wnuk. Charytatywnej. Chcielibyśmy podziękować za objęcie właśnie patronatem, honorowym patronatem naszej kampanii Kilometrów Dobra i w imieniu pana prezydenta, który do nas nie przybył, ale jest jego pan zastępca, zapraszamy pana Piotra Zająca o odebranie także tej statuetki. Serdecznie gratuluję za już szóste nasze współpracę, która się udziela bardzo fajnie, drodzy Państwo, bardzo wspaniale współpracujemy z Panem Prezydentem, udziela nam wiele wskazówek, wspomaga nas. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam jeszcze do nas tutaj Pana Wojewodę. No wobec tego, jeżeli Pana Wojewody nie ma i nie ma nikogo z delegacji, to dostanie od nas statuetkę tutaj, która jest. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy już wczoraj kampanię Kilometrów Dobra. Celem tej kampanii Kilometrów Dobra jest pozyskiwanie funduszy na modernizację i remont budynków i potrzeb naszych podopiecznych i wychowanków. Ale w tym roku skupiamy się głównie na budynku numer 10. Jest to budynek po Starym Sądzie, który chcemy przeznaczyć dla warsztatów terapii zajęciowej. Drodzy Państwo, nie jesteśmy w stanie sami po prostu podołać temu zadaniu, ponieważ potrzebujemy bardzo dużą sumę pieniędzy. Jest to około 3 milionów złotych na modernizację tego budynku. Trzeba tam wszystko zmienić, trzeba tam po prostu wszystko od podstaw dostosować dla naszych osób niepełnosprawnych. Jako biurowiec ten funkcjonował nie bez zastrzeżeń.
Natomiast niepełnosprawne osoby no, potrzebują różnych wymogów, wszelkich zmian i my to musimy dokonać i dostosować się do tego. Dlatego też, proszę Państwa, prosimy o wsparcie, prosimy Państwa, kto może tylko ludzi dobrych serc, aby się do nas uśmiechnął po prostu, żeby mógł nam tutaj wesprzeć nas. Myślę, że kampania tych kilometrów dobra wspomoże to, że już ruszymy z jakąkolwiek mniejszą czy większą inwestycją, żeby rozpocząć tą budowę, bo już czekamy, zbieramy po raz drugi. Ta kampania ma już taki cel po raz drugi, więc myślę, że już dotkniemy do celu. Tutaj są takie osobowistości, które już nas wspierają, którzy nas chętnie witają. No i także jeszcze uśmiechamy się do tego i życzę Państwu i wszystkim zaangażowania. I my jako rodzice od razu dziękuję, bo też mam córkę na warsztatach przy terapii zajęciowej. Jesteśmy przeszczęśliwi, że dojdzie do skutku ten budynek, że będzie to ogólna po prostu taka fajna wymiana, bo i z Orewu dzieci z ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego pozyskają większość metrów, prawda, ponieważ zostanie im budynek, a dzieci starsze, młodzież warsztatów terapii zajęciowej przejdzie do budynku 10. Oby to się stało, proszę Państwa, jak najszybciej. Życzę tego sobie i wszystkim rodzicom oraz wszystkim tym darczyńcom i z góry od razu dziękuję. Dziękuję za uwagę. Gdybym chciała teraz ustąpić tutaj miejsca panu staroście i panu wiceprezydentowi, aby kilka słów od siebie tutaj o tej akcji mogli powiedzieć. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, nie spodziewałem się, że ja panią tutaj spotkam. Kiedyś razem pracowaliśmy. Ale drodzy państwo, każdy lubi dostawać prezenta, szczególnie dzieci. I właśnie dla tych dzieci, dla tych najmłodszych, ten prezent w postaci tych nowych pomieszczeń w tym nowym obiekcie byłby prezentem najbardziej takim przydatnym i pomocnym. Natomiast my lubimy dawać. Najlepsze to, co człowiek drugiemu może dać, no to dać serce, dać pomoc, a to później daje ogromną satysfakcję dla tego dającego. Dlatego cieszymy się bardzo. Ja objąłem patronatem tą akcję. Życzę, żeby ta akcja była faktycznie w tym roku pobita, te 100 kilometrów tutaj, na terenie Zamościa, na terenie powiatu zamojskiego, żeby już udało się przekroczyć. Mam nadzieję, że się przekroczy, a może dużo więcej się pobije, żebyśmy mogli tym dzieciom pomóc po prostu, żeby ten start, to dorosłe życie już był w lepszych warunkach. Po prostu, żeby ta młodzież dzisiejsza, czy dzieci miały pewność tą, że będą miały lepsze warunki socjalne, bytowe i ta pomoc od nas, żeby szła, żebyśmy starsi i ja szczególnie władze i samorządowe i różne instytucje nie zapominały, że to dobro dzisiaj dane, ono później do nas powróci. Wszystkiego najlepszego i życzę przede wszystkim dużo zdrowia i tych osiągnięć. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, w imieniu prezydenta miasta Zamość, no, chciałbym się wszystkim podziękować za to ogromne wyróżnienie. Mistrz świata w dobroci, szanowni państwo, mistrzem świata w dobroci może być każdy z nas. Ta kampania, mam nadzieję, że będzie ku temu okazją. Ja jestem przekonany, że rekord z ubiegłego roku zostanie pobity, jak również uda się uzbierać pieniążki w tej kwocie, która pozwoli Państwu na realizację tego celu, szczytnego celu, którym bez wątpienia jest przystosowanie budynku przy ulicy Orange Dreschera 10 na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej. Szanowni Państwo, ja dzisiaj rano, jak przyszedłem do pracy, miałem chwilę, aby poczytać troszkę i o kampanii, ale i o stowarzyszeniu. Przez chwilę zatrzymałem się nad pozycją misja i cele stowarzyszenia. Powiem Państwu, że chwilę czoło przed Państwa działalnością. Mam nadzieję, że mieszkańcy miasta Zamość, jak również samorząd, sprawią, by te rekordy zostały pobite i abyście Państwo zrealizowali swój cel dla dobra tych, którzy pomocy naszej szczególnie potrzebują. Ja jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, pełen optymizmu, że będziemy mogli za kilka miesięcy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Dziękuję.
serdecznie. Dziękujemy za tak ciepłe i nas budujące słowa od takich państw, takich władców, jak tutaj stoją przed nami. Proszę Państwa, ja jeszcze nie dodałam, że też są ważne osoby, którzy są ambasadorami naszych kilometrów dobra. Od początku wspiera nas pani Beata Ścibakówna, pan Waldemar Barwiński, pan Jakub Mochowski, którzy są związani po prostu z Zamościem. Pani Beatka zawsze ciepło opowiada o Zamościu. Kiedy tylko jest tutaj, to nas odwiedza. Jest to przewspaniała osoba, która naprawdę wspiera nas swoimi po prostu pomysłami. Występowaliśmy w Familiadzie, występowaliśmy w Jakatomelogia. Także po prostu jest to wspaniała osoba w postaci. I także serdecznie dziękuję. Może teraz głos zabierze pan dyrektor OREW-u. Zapraszamy pana Krzysztofa Rysaka. Witamy serdecznie na rozpoczęciu kierunków dobra. Proszę Państwa, to jest wielka inicjatywa i kolejny etap, który przed nami jest do zrealizowania. My oczywiście dziękujemy za to, co do tej pory wszyscy dla nas uczynili, dla całego naszego stowarzyszenia, ale oczywiście prosimy również o więcej. Za chwilę wyjdziemy do Państwa, do wszystkich, i będziemy oczekiwali pomocy. Naszym celem głównym to jest remont budynku przy ulicy Ory Dreszera 10 na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej. Ale proszę Państwa, warunki do zajęć terapeutycznych, wychowawczych zdecydowanie poprawią się również dla dzieci i dla młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, którzy realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno wychowawczym. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Prosimy o pomoc, prosimy o wsparcie i jest mi niezmiernie miło, że mogę z Państwem rozpocząć kampanię Kilometrów Dobra. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Także drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się, układania razem z nami tych metrów, później, które będą kilometrami dobra. A teraz zapraszam do krótkiego obejrzenia i wysłuchania koncertu zespołu Meteor, który działa przy warsztatach terapii zajęciowej.